Siemaneczko, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj drugi dzień koszenia u mnie i już ostatni. Wczoraj my wyrąbali 3/4 zboża, tu mi zostało 3 hektary i po żniwach. Sypiemy w locie. 3 i 3, jedzie tak kombajnem 3 na godzinę. Z górki szybciej, pod górka wolniej. Plon 6+. 6+, ale dokładnie tak nie wiem, bo nie mamy wogi. Jedynie na zbiorniki wysypujemy, jak już jest pełny. I no i tak co liczę, no to do zbiornika 3 tony. Licząc gęstość 70, no to te 3 tony w zbiorniku jest. Wszystko sypiemy do stodoły na magazyn. Magazyn już praktycznie się rozwalał, bo ta ściana z desek, co tam była, no to ją zaczęło troszkę wypychać. Musimy poprawić to, oszperować, może zankrować cała stodoła. Taki plon, że się nie mieści po prostu. Gumowe ściany i się rozpychał. W traktorze fajnie, klima chodzi. Przyjemnie jest, co Marta? Mamy na... na maksa schłodzone. Tak by mogło być na maksa. Ale chyba wczoraj zimniej dmuchało, co? Ja tu pokręcił coś. Nie wiem, czy tu się nie rozregulowało. Musimy te Żydy przejechać. To zostawił. Nie wiem, czemu rewers mi czasami nie chyto i piszczy. Powoli cofał i się już wyłączyłem. Bo ją popchnę, spróbuję ją poprać. Bo nie, dobra, cofnę, będzie pewniejsze. Jest? No i igła. Dobrze. To chyba nie spadnie. Dobra, jademy. Jedzie. Tu mi to zaś podziałkowali. Drugi rok to mam i już podziałkowane, czyli pewnie pójdzie do sprzedania. Nie wiem czemu, ale tu od miedzy w ogóle nie chciało rosnąć. Tu jeszcze będzie słabe pH. Trzeba będzie posypać wapnem. Na razie tak, łyżką przygniętymy.
też mam treffera, tego tutaj 1,5 hektara. Tamte mam drugi rok po łące, w zeszłym roku była kukurydza, nie była za ciekawo. Teraz tutaj będzie, była pszenica, teraz po pszenicy rzepak. Przed siewem pszenicy poszło tutaj wapno węglanowe na orka. Myślę, że w tym roku już to wapno coś zadzie. Co chce? Nie wiem. No? Halo? Dobra. Nie, to wyjada. Dobra. Dzwonił, żeby się wysypać. Także jademy. Wysypać. Co? Z kombajna wysypać. Widza, widza, nie bój się. Do dołu dojedzie, ale potem już pełny będzie. No to dobrze. Tyle dwa razy objechał i pełny. Trochę mi tu jedynie trowa przerosła. Tam, kiedy nie było pszenicy, to ta trowa porosła. W ścieżkach na przykład i tam, kiedy było minięte. No i tu odroga. Obejrzymy, czy potrzebnie ta przyczepa była drugą. Mi się wydaje, że nie, ale jak tam będzie pełno, to przeładujemy trochę na ta drugą. Jada dali, żeby się nie kurzyło do filtra. Teraz talerzówka i ogień, bo za tydzień trzeba tu będzie rzepak siać. Tak się złożyło, że Agata nas nagro wszystkich. Jest też Marta, jest też Jo i Agata. Już myślałem, że trzeba będzie Agatę dokleić do żniw, ale udało się, że przyjechała z dostawą lody. I coś nagro. Przywiozła lody. Prawie pełny zbiornik. Zaraz będę wysypać. Nie chcę tylko wyrównać to pole tutaj, bo tutaj jest taki... Tak, no ja nie, widać jakiś taki... Przed chwilą mieliśmy małą awarię, wyskoczył bolec z sklepiska. Trzeba było wsadzić. Na szczęście, nie wiem, 2 minuty to zajęło i się udało. A tak to bez przygód. Bez awaryjnie. No wiesz, żebyś tego nie powiedział, zła godzina. Bo to zostało ostatnie 2 hektara jest u nas, no i potem jeszcze chyba nie wiem, czy to jeszcze będzie kosił, czy nie. No, Marta ci tu sprzątała, a ty co? Już no. Syp. O nie wiem, Marta, wiesz, tego musisz podliczyć specjalną stawką za to. Bo... Dobra. Kurzy się strasznie, ta słoma już jest tak o skrzywiało, wszystko to od tych deszczy jest.
masakra. Nie może jakiegoś światła w tym traktorze? Zima już. Nie widać cię. Może za profesjonalne oświetlenie. Jesteś doświetlony jak gwiazda. Skaś to. Nie mam. Bym musiał na LEDy przełączyć na białe, ale nie o tej aplikacji. Nie, to będzie ten. No, cima już jest, się robi cima. A ty masz to takie burdelowe te LEDy. No, LGB mogę zmienić kolor, ale domyślnie jest czerwony. No cóż. Plus 10 do szybkości. On coś nam pokazuje. Bo nie widać w kabinie. Walkie-talkie. Mieliśmy naładować. Chuja. I chuja, no co ci powiem? Trzeba było naładować. No, miałeś taki plan, ale lubiłeś w neonie. Teraz naładujemy. Przypomniałaś. No, ale ja do Leona teraz rzadko chodziłem. Przyjeżdżałeś na wieczór. Znaczy teraz faktycznie taki incognito, no nogi widać. No. Już się nie zdążyłem wysypać, bo tu jest za krótki przejazd. Nie blokam ci? Nie. Chociaż te jedne. Z przodku załącz.